Mijają mniej więcej 3 lata, od kiedy podjęłam świadomą decyzję, która polegała na eliminacji produktów odzwierzęcych z mojej diety. To stało się bardzo dużą częścią mojej tożsamości oraz w pewien sposób zmieniło moje życie. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o mm, pięciu zmianach, e, które zaszły w moim życiu e, przez przejście na dietę roślinną. Kolejność przypadkowa. I żeby nie było. Nie uważam, że dieta roślinna jest lekiem na całe zło, ale biorąc pod uwagę stan naszego środowiska, etykę i zdrowie osobiste, uważam, że dieta roślinna jest jedną z najbardziej racjonalnych diet, na które możemy się zdecydować. I moim zdaniem nie trzeba też w 100% przechodzić na dietę roślinną. Już każda redukcja produktów odzwierzęcych, szczególnie czerwonego mięsa, zrobi bardzo Dużo dobrego, jeżeli chodzi o ograniczenie śladu węglowego w naszej diecie. Również zdaję sobie z tego sprawę, że każda dieta eliminacyjna, a taką dietą jest dieta roślinna, wymaga większej uwagi w bilansowaniu, przynajmniej na początku. Jednak po trzech latach jest to dla mnie tak naturalne i tak oczywiste, jak mycie zębów przed snem. Wbrew pozorom, wykluczenie produktów odzwierzęcych w mojej diecie dało mi nowe możliwości. Od kiedy jem roślinie, moje posiłki są bardziej urozmaicone. Na przykład jeszcze pamiętam, że 4 lata temu hummus był dla mnie jedynie szczątkami organicznymi nagromadzonymi w glebie. Eee, warzywa są na tyle uniwersalne, że można z nich zrobić cokolwiek. Eee, no po prostu nie ma miejsca na kulinarną nudę, no co tu dużo mówić. Jestem jedną z tych osób, które lubią przygotowywać własne posiłki, które lubią myśleć i mówić o jedzeniu. Myślę, że stało się to między innymi za pośrednictwem diety roślinnej, ponieważ dzięki niej dla mnie, dla mnie osobiście jedzenie stało się przyjemnością. Póki co na żywo poznałam tylko jedną taką osobę, która lubi myśleć, mówić o jedzeniu. Mam nadzieję, że gdzieś tam jest nas więcej. Jem ile chcę, jem co chcę, nie liczę kalorii. I nie jestem z zegarkiem w ręku. Po posiłku, po roślinnym posiłku czuję satysfakcję, ale nigdy nie czuję uczucia przejedzenia. Czuję się lepiej, czuję się lekko fizycznie i myślę, że też lepiej wyglądam, ale jest to oczywiście subiektywna opinia. Tak, jestem jednym z tych irytujących wegan. Którzy lubią myśleć o tym, że robią coś dobrego dla zwierząt i dla planety i dla siebie. E, przejście na dietę roślinną dało mi plus 5 do spokoju. E, wiem, że, robię, że to co robię jest czymś dobrym i dzięki temu lepiej śpię. Żeby nie było, nie czuję się lepsza od innych, ja po prostu czuję się dobrze z tym, że robię tak, a nie inaczej, czego również Wam życzę. Tak, wiem, że termin rozwój osobisty to istne klisze, wyjęte z podręczników coachingowych, ale każdy wie o co chodzi. Z przejściem na dietę roślinną pojawiła się potrzeba chłonięcia wszystkiego na ten temat, na temat diety roślinnej, etyki, środowiska, otaczającego mnie świata. I temat okazał się na tyle szeroki, że dzięki temu zainteresowałam się takimi tematami, m.in. jak zrównoważona moda i zero waste. W sumie można powiedzieć, że dzięki temu mówię teraz do Was, a Wy mnie słuchacie. Drugą, bardziej namacalną rzeczą jest to, że nauczyłam się gotować. Z pestalencia kulinarnego, które żywiło się słoikami od rodziców i paczkowanymi pierogami z Biedronki, przerodziłam się w demona gotowania. Yy, nie no, może bez przesady, ale na pewno jest lepiej. I ostatnie stwierdzenie, które pewnie na pierwszy rzut ucha okaże się kontrowersyjne, ale posłuchajcie do końca o co mi chodzi. Ostatnio dość spontanicznie w rozmowie powiedziałam, że dieta roślinna jest czymś, co mi najbardziej wyszło w życiu. I mam tu na myśli kategorię postanowienie. W ciągu tych trzech lat nie miałam żadnej przerwy, gdzie zajadałam w końcu w pokoju, salami, gdy nikt nie widzi, po prostu wiem dlaczego to robię i moje podstawy są na tyle mocne, że dalej chcę z tym trwać i nie chcę wracać do starych nawyków. Chociaż czasami tęsknię za długo dojrzewającymi, śmierdzącymi serami oraz jajkami na miękko, ale wyganie w kuchni są na tyle kreatywni, że mogę sobie przygotować zamiennik w każdej chwili. To już wszystkie zmiany, o których chciałam Wam opowiedzieć. Myślę, że wybrałam rzeczy, które są e, najważniejsze dla mnie. E, po prostu nie sądziłam, że zwykłe wykluczenie kilku produktów z mojej diety wydawałoby się, że jest niczym, a tak naprawdę mm, no doprowadziło mi do miejsca, w którym jestem teraz. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa! Powiem Wam, że mam lekkie opory przed wrzuceniem tego filmiku do internetu z powodu krucjaty, która odbywa się od kilku tygodni, a może i nawet miesięcy, przeciwko osobom, które są na diecie roślinnej. A mam nadzieję, że będzie w porządku, Po czemu by nie miało być. Po prostu uważam, że warto mówić o sprawach, które są dla nas ważne i tyle. Reszta się ułoży.